Większość systemów wierzeń czy mitologii, o ile nie wszystkie, posiada bóstwo powiązane z miłością, płodnością i porodem, do którego powinno się wstawiać w trudnych sytuacjach. Religia średniowiecznych Normanów nie jest tym wyjątkiem. U nich tę rolę pełni bogini Freja. Freyk. Tak, tutaj wchodzimy na grząski teren. Do dzisiaj w historiografii nie zostało rozstrzygnięte, czy istniały dwie osobne boginie o podobnych imionach, czy to jedna ukryta pod dwoma. Tutaj będziemy używać formy Freja. W grze God of War z 2018 roku, która odświeżyła serię o Kratosie ze Sparty, poznajemy Freję w stosunkowo wczesnym etapie rozgrywki pod aliasem Wiedźmy z Lasu. Spotykamy ją, gdy nieświadomie krzywdzimy towarzysza bogini, dzika o imieniu Hildi Svini. O tym, że niezwykła aura otacza napotkaną kobietę i może za nią kryć się coś więcej, pokazuje nam environmental storytelling. Podążamy za Freją, a świat wokół nas rozkwita. Bohaterka daje nam się poznać z różnych stron i ról, które spełniała. Jako wolwa, bóstwo, piekunka. Wątki te zapożyczono bezpośrednio z nordyckiej mitologii, gdzie Freja w Edzie Prozaicznej jest zakładniczką po wojnie między Asami i Wanami. Mariusz z Odynem pozwala na zaprowadzenie pokoju kosztem personalnego szczęścia. Dowiadujemy się także, że rodzaj magii zwany Sage stanowi specjalność Freji, która uczy tego Odyna. W utworze Loxenna znajdujemy nawiązania do przezywania żony Odyna wiedźmą. Utwór Heimskringla opisuje ją jako rytualną kapłankę. Z kolei w Himmeljod mamy do czynienia ze przykładem opisu rytuału ku czci Freji. Dzisiejsza bohaterka stanowi jedną z niewielu bóstw ze specjalnie dedykowanym kultem, osobnym od reszty panteonu bogów nordyckich. Do tego Freja jest jedną z tylko kilku bogiń, które odgrywały znaczącą rolę w religii nordyckiej. O istotności żony Odyna mówi fakt, iż jako bogini śmierci, którą również jest, nie tylko bierze połowę zabitych z pola walki, ale czyni to przed Odynem, co sprawia, że dorównuje mu władzą. Chociaż niekoniecznie możemy łatwo dojść do takiego wniosku, ponieważ badania naukowe jeszcze do niedawna nie skupiały się tak na jej osobie. Musimy stwierdzić jasno, że o Freji wiemy o wiele mniej niż o jej mitologicznym mężu. W związku z tym umniejszamy jej znaczenie. O kwestii tej wypowiedzieli się naukowcy jak Zoe Boronski, Alice Wiley oraz John Ljungqvist. Boronski twierdzi, iż kobiety odgrywały znaczącą rolę w przekazywaniu tradycji w sposób oralny. Lecz kiedy ta praktyka zaczęła tracić na znaczeniu, to kobiety wykluczono ze sfer intelektualnych, co zniweczyło ich zaangażowanie społeczne czy osiągnięcia, a wraz z tym prestiż postaci, o których opowiadały. Z kolei Wiley zauważa, jak to określa współczesne, androcentryczne, chrześcijańskie, mizoginistyczne uprzedzenie, które wpływa na badania tematu bóstw. Według Ljungqvist mamy też do czynienia ze sytuacją, gdzie źródła pisane są tworzone przez mężczyzn dla mężczyzn. Zatem Freja mogła zostać zdominowana przez Odyna wytworzonych w nowych realiach, sagach i edach. Do podobnych wniosków dochodzi Kurt Hochman w artykule Skadi and Freja – Females of Power Amongst the Æsir, pisząc, iż męskie archetypy, jak odważny wojownik lub mądry przywódca, mogły zostać wkomponowane i wymodelowane wedle chrześcijańskich pomysłów, ponieważ postacie odważnego wojownika czy mądrego przywódcy zawsze będą potrzebne, by jednoczyć społeczeństwo. Kobiece archetypy w podobnych rolach, np. kobiety, które sięgały po broń i walczyły przy swych towarzyszach,
albo niezależne kobiety przywódczynie ludu nie pasowały do nowego modelu społeczeństwa i zatem musiano je zbagatelizować. Co jednak istotne, to istniejąca teoria, iż gdy następowała chrystianizacja państw skandynawskich, to właśnie Freja była ostatnią z szeroko czczonych nordyckich bóstw. Właśnie dlatego, iż była istotna dla kobiecej sfery, dla ogniska domowego i wydarzeń jak ślub czy poród. Ale z perspektywy gry God of War najważniejsza jest obecność Frey jako królowej matki. W dodatku matki głównego antagonisty Baldura. Bogini zadbała o nieśmiertelność swego syna, by uniknął bólu, który rządził jej własnym życiem. W wyniku czego skazała go na inny rodzaj cierpienia, taki, w którym nie czuł nic i ukształtowała tragedię, która skazała go na śmierć. Tym samym uruchamiając przebieg zdarzeń prowadzących do zmierzchu bogów, znanego Ragnarokiem, znając efekty działań, bardzo łatwo jest wydać wyrok. Jednak, jeśli spojrzymy z historycznej perspektywy na obowiązki ciążące na królowej matce, to rozumiemy postać Freji o wiele lepiej. Zacznijmy od statusu prawnego żony króla, nim została matką. Według Lizzy Benz w pracy Queen Consort, Queen Mother, The Power and Authority of 14th Century Plantagenet Queens, królową można uznać za zwykłego posiadacza ziem, lecz przez wyjątkową relację ze władcą mogła oczekiwać większego wsparcia z kancelarii królewskiej. Żaden inny właściciel ziemski ani zamężna szlachcianka nie mogła się szczycić tak wyjątkowym statusem. Należy zauważyć, że królowa nie posiadała jasnej czy oddzielnej tożsamości prawnej, jak w przypadku dziedzica władcy. W zamian jej pozycja była dość enigmatyczna. Jako dzierżawca ziem oraz część korony, królowa bezpośrednio zarządzała dostanymi ziemiami. Król mógł interweniować, jednak monarchia nie miała takich samych limitów prawnych jak jej poddani, a wręcz cieszyła się pewnymi przywilejami. Chociaż, dajmy na to, w przypadku monarchini, Eidy de Warenne, dopiero gdy ta została królewską matką Malcolma Szkockiego, dała się poznać również w roli pani na włościach oraz religijnej benefaktorki. Przede wszystkim interesowały ją grody Haddington w East Lothian oraz gród Crail w Fife. Eidy wtedy zatrudniła własnego kapelana o imieniu Robert oraz uczonego kleryka, który jej doradzał o imieniu William. Naukowcy rozpoznali, że spektrum władzy królewskiej żony nie było pełne, dopóki nie urodziła potomstwa. Macierzyństwo władczyni było dwuznaczną rolą, domową oraz publiczną, a dzieci stanowiły źródło jej władzy. Koronacja służyła nie tylko podniesieniu rangi władczyni, ale i legitymizacji dziedziców jej ciała. Zabezpieczona pozycja u boku męża dawała kobiecie więcej władzy, którą mogła wykorzystać na swoją korzyść. Kiedy król umarł, królowa mogła liczyć na swoje dzieci, by pozostać w strefie dworskiej, w strefie władzy. Rolę matki jako źródło władzy możemy zobaczyć na przykładzie Katarzyny Medycyjskiej, gdy jej mąż, Henryk II, król Francji, żył. Władza Katarzyny była mocno ograniczona przez faworytę, Diane de Poitiers. Sytuacja zmieniła się dopiero po śmierci monarchy, gdy Katarzyna stała regentką w imieniu swych małoletnich synów. Dostrzegamy, iż kobieta ma konkretne źródła władzy, małżeństwo z królem, ich zażyłość, relacje z rodziną, status jako królewskiej matki i odpowiedzialność w związku z tym. Katarzyna, czy raczej Katerina de Medici, urodziła się w rodzie Medyceuszy we Florencji. Współczesne jej dzieła zwracają sporą uwagę na bliskie jej włoskie wartości czy tradycje. To prowadzi nas do obcego pochodzenia małżonki, niczym w przypadku Frei. Było to potrzebne do sojuszy, ale obcość czy działania na korzyść swojego państwa oraz familii była jej wytykana. Tylko wśród francuskich królowych możemy to odnieść w ekstremum do trzech władczyń Katarzyny Medycyjskiej, Anny Austriaczki, Marii Antoniny. Lecz takie oskarżenia były powszechne na każdym dworze. Jednak z drugiej strony genealogiczna geneza monarchini mogła być atutem w przypadku regencji. W kontraście do wujów czy braci króla, którzy również mogli zostać wyznaczeni na regentów rządzących królestwem w okresie małoletności właściwego władcy, królowa w większości przypadków nie mogła sama przejąć tronu. W dodatku istniała spora szansa, że jej ambicje będą pokrywać się z tymi ówczesnego monarchy. W swoim artykule Catherine Kong zauważa, jak badaczka Catherine Crawford opisuje, że Katarzyna Medycyjska uosabiała dwie strefy regencji – tutelle oraz curatelle. Inne naukowczyni, tym razem już nie Katarzyna,
ale Tracy Adams dodała, iż Tutel, czyli edukacja młodego monarchy, jest łączona ze stricte kobiecą sferą wpływów i choć wydaje się odsunięta od realnej polityki, to ma znaczenie choćby w tym, że łączy się z opieką nad księciem. Fizyczne posiadanie go we swojej pieczy daje silne podstawy do władzy. Większość władczyń, kiedy narodziła potomka, była odtąd reprezentowana przez sobie współczesnych w sztuce czy w ceremoniach lub rytuałach jako matczyna figura. Mamy też przykład kobiety, która po narodzeniu syna była prezentowana jako władczyni. Maryja przeszła od Domina po Mater Regis do Regina. Królewskość Maryi bazowała na jej boskiej matczynności. Potem rozszerzono to do Regina Universatorum Homini. Maryja zyskała władzę nad wszelkim stworzeniem, to jest duszami na ziemi, duszami w czyśćcu i duszami w niebie. Jej funkcją stało się, by zarządzać, chronić, stawiać się za ludźmi, zupełnie jak w przypadku jej ziemskich odpowiedniczek. W XVII wieku jezuici uważali, że jeśli król zdobywa władzę przez naturalne prawo lub podbój, rodzice uczestniczą w jego rządach. Skoro Maryja była matką króla, miała udział w chwalebnym dziele odkupienia, jest królową podczas naturalne prawo i prawo podboju, zatem dzieli królewskość ze swym synem. Mimo że w średniowiecznej teorii politycznej brakuje konkretnego określenia roli królowej, to sama koncepcja, jak ma wyglądać, wyłania się ze specyficznych momentów jej życia, ukazywanych w dziełach kulturowych, jak jej koronacja, narodziny dzieci, śmierć. Te momenty przywodzą na myśl etapy życia ukazywane w ikonografii maryjnej. W związku z tym powiązaniem, nawiązywanie do Maryi przy opisywaniu życia konkretnej monarchini podkreślało zbieżność ich obowiązków oraz oczekiwania co do podobnej roli dla władczyni, jak i jej poddanych. Chociażby motyw Virgi Mediatrix podkreślał rolę Maryi czy królowej jako mediatorki między niebem a ziemią, królem a ludem. Co więcej, w zamawianych przez średniowieczne władczynie psałterzach czy godzinkach mamy do czynienia nie tylko z wyjątkowym podkreśleniem Matki Boskiej, ale i innych znanych z Biblii kobiet, jak Sara, Rebeka czy Rachela. Matek, których działania dyrygowały życiami synów i w niektórych przypadkach odkupiły ich własne grzechy. Istota macierzyństwa nie koncentrowała się tylko na urodzeniu syna. W średniowiecznym dziele The Life of the Black Prince Shando Orwell opisuje, jak to książę Edward przychodzi do swojej matki z wieścią o zwycięstwie w bitwie pod Poitiers, by potem oddać jej swe łupy wojenne. Zamiast żony, to matka Edwarda, czyli Filipa z Oinon, była najważniejszą w jego życiu damą, której to dedykował swe rycerskie podboje. Dla ludzi średnich wieków macierzyństwo oznaczało coś więcej niż fizyczne sprowadzenie na świat dziecka. Oznaczało bycie centralną figurą w ich życiu, aż oni sami nie staną się dorosłymi i założą własne rodziny. Możemy też wspomnieć o Kaopuolani, córce królów, żonie króla i matce dwóch królów, która była ostatnią bezpośrednią potomkinią starożytnych władców Hawajów, a także ostatnią, która nosiła tytuł żeńskiej Alii, której pozycja była równa bogom. Wspierała swego syna Liolio w wojnie przeciw jego kuzynowi Kekuaokalani, by potem powitać protestanckich misjonarzy ze Stanów Zjednoczonych i pozwolić im zostać w królestwie. Przy narodzinach otrzymała pełne imię Kalani Kaukaleneo, co oznacza niebo nieprzesłonięte przez chmury. O tym, w jak wysokiej estymie ją trzymano, niech świadczy fakt, że w dzieciństwie oprócz karmiącej ją mamki i rodziców, nikt inny nie mógł jej dotknąć. Każdy, kto złamał ten zwyczaj, zwany kapu, został spalony żywcem. Gdy dorosła, to ci, którzy pojawili się przed jej obliczem, musieli dokonać prostracji, ponieważ nie wolno im było bezpośrednio na nią patrzeć. Nie mogła wychodzić na zewnątrz, gdy świeciło słońce, ponieważ promienie nie mogły na nią padać i rozświetlać twarz. Jeśli jej cień padłby na kogoś, to ta osoba musiała zostać zabita. Jeśli jej cień padł na ziemię, to ta ziemia stawała się święta. Kaopuolani została żoną Kamehamehy. Ze względu na interwencję swojej babki Kaoli, która kontynuowała tradycję swatania swych córek oraz wnuczek, by obdarzyć je władzą i honorem.
Coś, co było uznane za jej naturalne prawo i co zapewne inspirowało politykę, koło Puolani, co to własne latorośli. Płodność zapewniała możliwość uzyskania władzy. Od kobiety i jej stronnictwa zależało, czy ową władzę zachowa. W ruandzkim królestwie w XIX wieku Umugabekazi Nyiramongi, regentka swego syna, Mwami Rwogera, przejęła władzę. Pochodziła z klanu Ega, znanego z faktu, iż rodziły się w nim często matki przyszłych władców, zwane Abagebakazi. Władczyni musiała rywalizować ze faworytem męża, czyli Umutoni, o imieniu Rugaju. Oboje, królowa i faworyt, by zdobyć wpływy, używali sfery seksualnej, z czego Nyiramongi mogła skorzystać z dodatkowego asa w rękawie, zajścia w ciążę i urodzenia następcy tronu. Oczywiście również samo małżeństwo z królem nadawało odpowiedni kontekst, wręcz legitymizowało używane przez nią erotyczne siły. Mimo, że w obecnych czasach kwestia posiadania potomstwa jawi nam się jako stricte prywatna decyzja każdej pary, to we wcześniejszych wiekach, w systemach monarchicznych, była to sprawa rangi państwowej, ponieważ wpływała na stabilność kraju. Jednak sam proces ciąży, donoszenia dziecka możemy uznać za politykę zakulisową. Dopiero sukces w tym otwierał królewskiej małżonce drogę do władzy okazywanej w sposób bezpośredni, w dodatku większej władzy niż wcześniej. Również autorytet władczyń Krobo w południowej Ganie był zależny od ich powodzenia w Alkowie. W tradycji ludu Asante królowe matki zwie się Ohema. Ten termin może odnosić się również np. do sióstr i kuzynek aktualnego wodza, ale muszą to być kobiety z elity najwyższej władzy, nie krewne podczas królewskie żony o niższym statusie. Pierwsza zanotowana Ohema miała się nazywać Juliana Makutu Sakite i żyła w latach 1873-1944. Ohema odpowiadają za obowiązki związane z obrzędami religijnymi, przede wszystkim inicjacją dojrzewania, uroczystych pogrzebach, nagradzania rolników w ich święto. Również sprawują rolę mediatorek w dysputach codziennego dnia swoich poddanych. Rozpatrują oskarżenia o czarostwo, kłótnie o ziemię oraz zgłaszane problemy małżeńskie. O tym, jak istotna była biologiczna rola królewskiej małżonki, mogliśmy się przekonać i na naszym polskim podwórku. Umiejętnie opisuje to na przykładzie Bony Sforcy Przemysław Szpaczyński w artykule Spór o królową Bonę. Miała niezwykłą urodę, nieprzeciętną inteligencję, świetne wykształcenie i wielkie pieniądze. Po zamążku doszła do tego jeszcze korona królewska jednego z największych krajów Europy, kochający mąż, gromadka dzieci, cztery córki, upragniony syn dynasta oraz władza, którą Bona kochała i dzieliła z Zygmuntem I, praktycznie panując wespół. Królowa otrzymała od losu więc niemal wszystko. Niemal, gdyż jej ciągle niespełnionym marzeniem pozostawał kolejny syn. Wielki dramat Bony rozpoczął się tragedią w niepołomickim lesie, kiedy to będąc w zaawansowanej ciąży, wybrała się konno, by przyglądać się polowaniu na niedźwiedzia. Rozjuszony zwierz nieoczekiwanie ruszył akurat w jej kierunku. Królowa spadła z konia, przedwcześnie narodzony syn Olbracht zmarł, a ona wskutek komplikacji okołoporodowych straciła szansę na to, by kiedykolwiek jeszcze zostać matką. Los dynastii polsko-litewskich Jagiellonów, który tak bardzo leżał Bonie na sercu, gdyż od niej, jako żony starego króla, de facto zależał, zawisł teraz przede wszystkim od przyszłości jej kilkuletniego syna Zygmunta Augusta. Okrutny los nie odpuszczał królowej i drwił z niej, nawet po śmierci. Jej ciało latami poniewierało się bez pochówku w zakrystii kościoła w rodzinnym Bari. Rolą królowej było wspierać i uzupełniać władcę przez robienie tego, czego on nie mógł, oraz przedłużenie dynastii. Te biologiczne czy płciowe aspekty rodzicielstwa jednocześnie umacniały jej pozycję, ponieważ jak już wspomniałem, dochodziła do pełni spektrum władzy królowej, ale ją ograniczały w sferze władzy publicznej, rozgraniczanej między politycznymi graczami. Średniowieczni władcy zdawali sobie sprawę ze własnego ograniczenia, między innymi w uczestniczeniu w ciąży i narodzinach, które dodawały ten wyjątkowy rodzaj władzy monarchii. Nie mogli kontrolować płodności małżonki, płci płodu ani statusu prawnego dziecka, jeśli ktoś miał powody go podważać. Ciąża i poród przypominały również o seksualnym związku między parą królewską.
co przybliżało królową do jej męża w takim stopniu, o którym mogli tylko marzyć sojusznicy króla. Władczyni mogła manipulować tą fizyczną relacją, by zdobyć władzę lub autorytet. Lecz emocje jak zmartwienie, które wyczuwała w tej sytuacji reszta dworu, motywowały ich do ograniczenia wpływów królowej. Zatem mężczyźni często działali ku uczynieniu z ciężarnej królowej pasywnej figury, mimo oczekiwania od niej i radowania się jej rolą jako matki dynastii. Stąd teza o niejednoznacznej roli królowej matki. Proces porodu oraz połogu mógł stanowić rytuał dojrzałości dla królowej matki. Przez swoje otoczenie zaczęła być postrzegana jako pełnoprawny dorosły oraz kluczowy polityk dworski. Wtedy, gdy ludzie wokół dostrzegli wzrost jej znaczenia, mogli zacząć szukać u niej pomocy, co pozwalało królewskiej małżonce na sprawowanie nieosiągalnej dotąd władzy. Co więcej, królowa matka miała wpływ na edukację swoich dzieci, dzięki czemu mogła kontrolować treści przekazywane na lekcjach, dzieła, ze których korzystały i które ich kształtowały. W sposób dydaktyczny zostawiała swój ślad na potomstwie, tworzyła ich środowisko, w których wierność pewnym wartościom była kultywowana. Używanie dzieci, by poszerzyć sieć kontaktów czy wpływów lub też w celach dynastycznych, było akcją, którą podjąć mógł zarówno król, jak i królowa. W historiografii możemy zauważyć stwierdzenie, iż o ile królewscy ojcowie kierowali dziećmi dla dobra dynastii oraz w ramach odzwierciedlenia zmian politycznych, to królewskie matki kierowały nimi, by połączyć rodzinę, którą poślubiły, z rodziną, z której pochodziły. Więzi i lojalność kształtowane we własnym dzieciństwie mogły przydać się, gdy ich potomstwo sięgnęło po władzę. System mariaży, od którego królowa jako żona i matki był uzależniony, stał się zarazem ich szachownicą. Cały ten kontekst czyni ze Frei jeszcze bardziej tragiczną postać, niż początkowo zakładamy podczas grania. Wraz ze śmiercią Baldura umiera jej źródło władzy i tożsamości. Zakończony zostaje cel, któremu poświęciła życie, i choć z tego co rozumiem, w kolejnej grze jej historia przechodzi zmiany, by dopasować się do wymogów scenarzystów w ramach stosowanych przez nich motywów fabularnych, to te surowe emocje, dostarczane przede wszystkim przez aktorkę głosową Daniele Bisutti, są bliższe naturalnym odruchom, których reprezentację dobrze było doświadczyć w tytule. Freya. He chose this. I will rain down every agony, every violation imaginable upon you. I will parade your cold body from every corner of every realm and feed your soul to the vilest filth in hell. That is my promise. He saved your life. He robbed me of everything. Everything.